Instrukcja obsługi ziół według Michała Konkel. Punkt 5. Żółtlica. Przybysz z Ameryki Południowej. Niektóre rośliny powinno się trzymać za kratami i to najlepiej takimi, które nie pozwolą na jej swobodne rozsiewanie się. W przeciwnym razie... No właśnie, co? W przeciwnym razie na jaw wyjdzie mroczny sekret żółtlicy, bo o niej dzisiaj mowa. A cóż to za mroczny sekret, zapytacie? Otóż żółtlica jest inwaderem, czyli rośliną, która z niewielką pomocą człowieka przedostała się na nasz kontynent i z impetem armii Napoleona zaanektowała go nieomal w całości. Ale wróćmy do początku. Obecnie na naszym kontynencie możemy spotkać dwa gatunki żółtlicy. Żółtlicę drobnokwiatową, Gallinsoga parviflora, oraz żółtlicę włochatą, Gallinsoga ciliata. Żółtlica drobnokwiatowa sprowadzona została z Peru do ogrodu botanicznego w Londynie w 1796 roku. O sile jej ekspansji niech świadczy fakt, że pierwsze osobniki na terenie Polski zaobserwowano już w 1807, a jej siostra pojawiła się na naszych terenach w 1876. Roślina nazwana została na cześć lekarza i botanika Ignacio Mariano Martineza da Gallinsoga, który był fundatorem Narodowej Królewskiej Akademii Medycyny oraz dyrektorem Ogrodu Botanicznego w Madrycie. Gdy spojrzymy na tę delikatną roślinkę, to nie bardzo wiadomo, skąd bierze się w niej ta wielka siła, która pozwala zdobywać nowe tereny w tempie ekspresowym. Łatwo wychodzi ona z podłoża ze względu na słaby system korzeniowy. Nie ma ona wielkich kwiatów, ani łamiących się i utrudniających wyplenienie kłączy czy rozłogów. A jednak moc jej ekspansji jest porażająca. Sekret ukryty jest w jej maleńkich kwiatach, a raczej koszyczkach kwiatowych, gdyż żółtlica należy do rodziny złożonych. Jedna roślina w przeciągu jednego sezonu wegetacyjnego potrafi wytworzyć kilkadziesiąt tysięcy nasion. Robi wrażenie, prawda? Dziś, kiedy to piszę, mamy początek grudnia, a żółtlice za oknem wciąż kwitną i mają się dobrze. W koszyczkach znajdują się dwa rodzaje kwiatów. To, co bierzemy z pozoru za płatki, to w rzeczywistości białe kwiaty języczkowe. Natomiast środek koszyczka zajmują kwiaty rurkowe koloru żółtego. U roślin tych dodatkowo występuje zjawisko zwane heterokarpią. Czym, spytacie? Jest to nic innego jak wytwarzanie na jednej roślinie dwóch rodzajów owoców. W kwiatach rurkowych, czyli w środku koszyczka, powstają nasiona z puchem kielichowym, które unoszone przez wiatr pozwalają żółtlicy zdobywać nowe tereny. Z kwiatów języczkowych zaś powstają nasiona pozbawione tego puchu, dzięki czemu żółtlica potrafi trwać na jednym stanowisku przez wiele lat. Ale żeby oddać sprawiedliwość tej roślinie, przyznać trzeba, że jest jednocześnie znakomitą rośliną leczniczą. Jest ona cennym źródłem witaminy C, krzemu, żelaza czy potasu. Wykazuje działanie antybakteryjne, przeciwzapalne, przeciwalergiczne, działa detoksykująco na organizm, a także ochronnie na miąższ wątroby. Do zastosowań zewnętrznych przygotować z niej można m.in. wspaniałą maść na trudno gojące się rany, oparzenia czy też wypryski. Znajduje także zastosowanie jako roślina kulinarna. Młode pędy lub same listki można spożywać w formie sałatek, a po zmieleniu tak jak szpinak. Nie bójmy się zatem żółtlicy, bo zrywając ją możemy upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Zyskamy cenną roślinę leczniczą, ograniczając jednocześnie choćby trochę jej występowanie. Do usłyszenia. W tajniki zielarstwa wprowadzał fitoterapeuta Michał Konkel.